Pani Katarzyna Jankowska, pan Rafał Kołacki. Może to nie jest dla wszystkich ważne, ale chciałam powiedzieć, że pani Katarzyna jest Mikołajek, a pan Rafał jest Runianinem. Tak dla jasności, dla mnie za tym się zawsze kryje jakiś punkt specjalny. Należą do grupy ludzi, którzy chcą aktywizować społeczność poprzez inicjowanie i prowadzenie działań kulturalnych, artystycznych, społecznych i obywatelskich. Aktywnie działają w obszarze antropologii wizualnej i dźwiękowej, w obszarze kultury. Projektując i realizując przedsięwzięcia natury artystycznej, edukacyjnej, ze szczególnym naciskiem na partycypowanie, rewitalizację społeczną, kulturalną, przeciwdziałanie dyskryminacji. Działają także na rzecz grup defaworyzowanych, wspierają nieformalną edukację oraz zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju, integracji, a także ekonomii społecznej. Promują i wspierają ciekawe, niekomercyjne inicjatywy i projekty w kraju i poza jego zagranicami. Ten bardzo taki obszerny wstęp jest po prostu informacją o fundacji Fabryka Utu, której są członkami. Co znaczy słowo Utu? To słowo z języka suahili i oznacza ducha, esencję, która czyni każdego z nas istotą ludzką. To człowieczeństwo, które czyni z nas wyjątkowymi istotami na naszej planecie. Pozwoliłam sobie to wszystko przytoczyć, by móc scharakteryzować pana Radka i panią Katarzynę. A natomiast temat dźwiękospacery, projekt dźwiękospacery, na ten temat wszystko osobiście od nich z pierwszej ręki. Bardzo proszę. Więc generalnie Fundacja Fabryka Utu pochodzi z Torunia. Ja pochodzę z Mikołaj, urodziłam się na Warmii, wychowałam się na Mazurach od 4 roku życia, więc jestem tutaj związana troszeczkę z regionem i wracam. Wracam właśnie chociażby pod taką postacią projektu Dźwiękospacery, który będziemy kontynuować. W zeszłym roku nawiązaliśmy kontakty z Muzeum Kultury Ludowej i będziemy to kontynuować. Być może jakieś jeszcze różne kwestie rozmaite też związane z dźwiękiem wydłużymy w przyszłości. To jest taka opcja. Teraz tutaj on. Fabryka Utu, tutaj pani Krystyna już powiedziała, nie będę tego przedłużać. Na czym polega ta działalność? W Toruniu prowadzimy takie społeczne domy kultury, które są troszeczkę taką opartą na sąsiedzkiej takiej więzi działalnością, która ma włączać się społeczność lokalną w działania. Mamy rodzaju warsztaty dla dzieci, różnego rodzaju spotkania dla seniorów, pokazy filmowe, koncerty, różnego rodzaju działania artystyczne, mapy, wystawy. To jest taka działalność artystyczna, badawcza i kuratorska, ponieważ część z nas jest też kuratorami sztuki, tam prowadzimy jakieś wystawy, organizujemy. Prowadzimy działalność w zakresie edukacji nieformalnej. To są właśnie te subiektywne mapy, o których mówiłam. Dźwiękospacery są między innymi taką subiektywną mapą. O tym powiemy dalej. Urban art, czyli tak zwana szeroko pojęta sztuka miejska, czyli tam wchodzą wszelkie takie projekty typu street art, jakieś graffiti, takie bardziej kreatywne. Niemniej chodzi o takie napisanie po murach, zupełnie bez pomysłu. Projekty dźwiękowe oparte na field recordingu, o tym też w dalszej części spotkania. Ten field recording jest tutaj bardzo kluczową sprawą do tego całego projektu Dźwiękospacery. No i wspieram też grupy defaworyzowane. Staram się je aktywizować, tutaj często też pracujemy z domami dziecka. Często też akurat w projekcie Dźwiękospacery zależy nam na tym, żeby docierać do jak najmniejszych społeczności, jakichś wiejskich raczej też podmiotów, liderów, którzy działają w jakichś małych gminach, tam gdzie nie ma infrastruktury po prostu kulturalnej, gdzie bardziej trudno jest coś zorganizować, gdzie nie ma domów kultury, tam staramy się też dotrzeć w tym projekcie. Teraz troszeczkę więcej o tym projekcie Dźwiękospacery, skąd ta nazwa. Dźwiękospacery to jest pisane, to jest takie nowo utworzone przez nas słowo, pisane łącznie, ono się wywodzi od angielskiego słowa soundwalk, czyli właśnie taki spacer dźwiękowy. Na czym on polega, też zaraz dalej będziemy wyjaśniać. Te dzieci właśnie często mówiąc o spacerze dźwiękowym łączyły razem te dwa słowa, więc tak powstało po prostu Dźwiękospacery. Jest to taki projekt, który realizujemy z jakimś powodzeniem od 2009 roku. Jest to projekt dotowany i wspierany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej, w latach 2009-2011 badaliśmy przestrzeń dźwiękową województwa kujawsko-pomorskiego i Torunia.
Natomiast teraz wracamy tutaj też z powodu różnych rotacji na Mazury. Ale jednak Kaszuba też. Tak. Jednocześnie część naszego zespołu, bo jest nas troszeczkę więcej, prowadzi działania na Kaszubach. Teraz na przykład jest też promesa Kolberg, jest znowu wracamy do źródeł, do Oskara Kolberga. Była promesa, ogłoszony nabór przez ministra i też otrzymaliśmy dofinansowanie i też będziemy w tym roku także na Kaszubach prowadzić działania. Będą takie dźwiękohistorie, czyli wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi, różnych miejscowości na Kaszubach, też badanie jakiejś takiej tożsamości Kaszubów. Takie rzeczy. Więc mamy też Soundwalks, Dziwanowa Dźwiękospacery. To jest właśnie ten nasz projekt. To są przeważnie uczestnicy tego projektu wyglądają tak, z racji tego, że są głównie warsztaty i działania przeznaczone dla dzieci i młodzieży, żeby jakoś się zainteresować kwestią tej regionu, tej tożsamości. To są często też nie do końca w szkole poruszane tematy. Sama wiem, też byłam posełką, kończyłam w Mikołajkach. Nie zawsze wiedziałam, co to jest kłobuk na przykład, dopiero w takim czasie się dowiedziałam, więc też tutaj staram się jakąś taką wiedzę na bieżąco uzupełniać. Tutaj teraz takie troszeczkę źródła. Jest taka słynna właśnie szkoła, katedra dotycząca badań nad pejzażem dźwiękowym w Kanadzie, o dziwo. To się narodziło z inicjatywy tego pana, tutaj, który jest na zdjęciu, Raymond Murray Schaffer. W Kanadzie jest bardzo duża katedra, która właśnie bada tak zwany soundscape, czyli pejzaż dźwiękowy. Tak mamy landscape, taki pejzaż zwyczajowy, który nawet jest gdzieś tam w krajobrazie, na obrazie. Tak mamy tutaj też takie pojęcie pejzażu dźwiękowego, który też ma jakieś takie różne plany. Mamy to się jakieś dźwięki na pierwszym planie, mamy drugi plan, mamy kolejne plany. Nie zawsze jesteśmy w stanie, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego skutecznego słuchania. I tutaj dopiero bardzo jakieś długie badania, słuchanie pogłębione gdzieś tam pomaga nam wspomóc nasze słuchanie. Tutaj właśnie jest taki cytat pana Schaffera. Słuchanie odbywa się cały czas, czy tego chcemy, czy nie, ale posiadanie uszu nie gwarantuje jeszcze jego skuteczności. Czyli my poprzez ten cykl warsztatów i działań z dziećmi, z młodzieżą, ale też ze swoimi starszymi, seniorami, ze swoimi dorosłymi, staramy się ćwiczyć to słuchanie. Używamy tego różnego rodzaju technologii, także na przykład są to rekordery cyfrowe, czy takie z super czułymi mikrofonami, jakby takie dyktafony bardziej zaawansowane, które rozdajemy uczestnikom i wspólnie słuchamy, jakby na nowo dostajemy takich uszu jakby dookoła głowy i słuchamy na nowo tego naszego otoczenia i wyłuskujemy z tego otoczenia często takie dźwięki, które na co dzień gdzieś nam przylatują koło ucha, ale my zwracamy na nie większej uwagi. Natomiast te rekordery potęgują tą taką słyszalność i zupełnie inaczej zaczynamy patrzeć na to nasze środowisko dźwiękowe, na ten nasz soundscape, czyli pejzaż dźwiękowy. Więc gdzieś tam korzenie są w Kanadzie tego projektu Dźwiękospacery, więc to jest transdyscyplinarny projekt. Zapraszamy do niego różnego rodzaju artystów. Czasami są to artyści związani z elektroniką, gdzie w ogóle gdzieś na przykład lutujemy na jakichś warsztatach, robimy sobie sami mikrofony. Czasami zapraszamy na przykład muzyka kameralistę, który przyjeżdża z saksofonami, różnymi klarnetami basowymi, na przykład jest wtedy kontakt z żywym instrumentem. Dzieci na przykład mają pierwszy raz kontakt z saksofonem i nawet nie wiedzą jak do końca go nazwać. Więc tego rodzaju rzeczy też są ważne, więc jakby tutaj też czasami podczas niektórych działań też wzbudzamy te dźwięki, ale bardziej zależy nam na badaniu przestrzeni dźwiękowej, dźwięków dawnych i dźwięków tu i teraz w naszych różnych małych miejscowościach. Więc jest to transdyscyplinarny projekt, ponieważ zapraszamy osoby różnej maści, różnego wykształcenia, różnych konotacji. No to jest projekt nieformalnej edukacji, chociaż współpracujemy czasami ze szkołami, ale często też na przykład z ochotniczymi strażami pożarnymi, wiejskimi stowarzyszeniami, czasami są to gospodyń wiejskich. Jesteśmy tutaj otwarci na różne formy zaproszenia od różnych grup, chętnie przyjedziemy. No i badamy tutaj wspólnie z uczestnikami to środowisko człowieka wraz z całym tego jego kontekstem geograficznym. Tutaj akurat na Mazurach często do takiej odnosimy się do szeroko pojętej hydroakustyki, ze względu na to, że to jest dużo jezior, więc na przykład temat wody, budujemy na przykład hydrofony, albo badamy jak brzmi jezioro w środku, albo jak brzmi jezioro, kiedy topnieje na nim lód, kra. No, ważna też jest percepcja, czyli to takie różne działanie zmysłów, no i charakter też społeczny tego oddziaływania dźwiękowego. I są to działania głównie w formie warsztatów. Teraz skierowane są głównie do dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz tego jeszcze te Kaszuby, gdzieś tam teraz rozpoczniemy. Na Mazurach jesteśmy od roku 2012. Do tej pory prowadziliśmy raczej działania z dziećmi i młodzieżą. W zeszłym roku tutaj, w związku z tym, że mieliśmy okazję poznać pracowników muzeum, muzeum nam udostępniło kilka kontaktów i
badania z najstarszymi mieszkańcami regionu, gdzie też ważna jest dla nas opcja mazurska albo opcja mieszkańców z Kresów, Kresowiaków. Też przeprowadzamy wywiady, oni opowiadają swoje historie. Ważne jest to, żeby to uchwycić, ponieważ na przykład śpiewacy opowiadają o tym, że często ich dzieci, albo też wnukowie w ogóle jakby do takiego dziedzictwa też materialnego lub niematerialnego nie przykładają wagi. I tutaj oni są świadomi tego, że kiedy zejdą jakby ze sceny, to też na przykład niektóre te pieśni też zostaną w jakiś sposób zapomniane, więc ważne jest to, żeby to też ocalić. Więc też takie różne rzeczy rejestrujemy. Rejestrowaliśmy Państwa Tatarowiczów, Zaciszuki, jeździliśmy do Budzewa, też nagrywaliśmy tutaj śpiewaków ludowych, instrumentalistów, więc to też jest teraz ważne. Pomyślnie byśmy chcieli kontynuować w tym roku takich badań i wywiadów z osobami starszymi, z Mazurami. To jest logotyp właśnie tej projektu, to są dźwiękospacery, to jest taka jakby powiedzmy przetworzona fala dźwiękowa w sposób graficzny. Czymże są te dźwiękospacery? No to są te warsztaty, o których mówiłam, prowadzone przez artystów, muzyków, edukatorów, specjalistów. Często jest tak, że nagrywany przez nas materiał potem gdzieś znajduje się w studio, gdzie możemy czasami razem z dziećmi wspólnie opracować. Wydajemy płyty, to też po spotkaniu będą jakieś książki, płyty, które można sobie wziąć do domu, ewentualnie przeżyć, przesłuchać. Takim głównym motywem, którym się kierujemy w tych naszych takich badaniach, są spacery dźwiękowe oparte na skoncentrowanym słuchaniu. Wygląda to często tak, że wychodzimy razem z dziećmi gdzieś w teren otwarty i często jest tak, że dzieci dobierają się w pary, albo też sami czasami przydzielamy te pary. I jedna osoba ma na przykład wykluczony związek wzroku, czyli na przykład przewiązujemy oczy i druga osoba, to prawda też skóry zaufania, prowadzi tą osobę. I wtedy są zupełnie jednak inne to doświadczenia, kiedy wykluczamy ten zmysł wzroku, musimy się opierać na innych zmysłach, one się automatycznie wyostrzają. I też potem zawsze taką ewaluację takiego spaceru dłuższego przeprowadzamy, to też te odczucia dźwiękowe są zupełnie inne. Tworzenie dźwiękowego archiwum regionu. To też tutaj może właśnie pokażę wtedy tą stronę. To jest takie właśnie nasze archiwum dźwiękowe. Jest to mapa oparta na Google Maps i tutaj właśnie wrzucamy nasze dźwięki. Zobaczymy, co naszym internetem jest. Czy uda nam się to się otworzyć? Znaczy, może dodam od razu, że właśnie nie bez przyczyny był wymieniony tutaj jakby założyciel całej koncepcji i metodologii takiej, która nawet się broni naukowo, bo została stworzona tak zwana ekologia akustyczna i ona ma swoje konkretne nazewnictwo i swoje wartości. I różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają temu pojęciu funkcjonować jako nauka. I to gdzieś na Zachodzie i coraz częściej w Polsce również funkcjonuje jako taka metodologiczna nauka, gdzie można na podstawie powiedzmy tej zastosowanej metodologii przez tego założyciela szkoły takiego świadomego słuchania czy nasłuchiwania Mareja Schaeffera funkcjonować, właśnie pisać artykuły, organizować różnego rodzaju konferencje. Oczywiście to jest nauka, która gdzieś tam funkcjonuje na zbiegu kilku nauk, geografii, socjologii, antropologii, etnologii, czyli i architektury również, ale tak jak powiedziałem, ma swoją konkretną metodologię i właśnie też chciałem powiedzieć o tym, że jakby rozpoczynając bardzo często warsztaty z dziećmi, robimy tak zwane czyszczenie uszu, czyli jakby wiadomo, że teraz głównie ten pejzaż dźwiękowy, bo tutaj właśnie Kasia wspominała o tym pojęciu, ale ono jest bardzo ważne. I moim zdaniem trzeba się na chwilę zatrzymać, bo tak jak jest pejzaż wzrokowy, tak samo właśnie ustalono w pewnym momencie, że istnieje coś takiego, jego odpowiednik dźwiękowy i nazwano go analogicznie do landscape'u soundscape'em po angielsku. My mówimy po prostu tak jak jest punkt nasz widzenia, możemy powiedzieć równie dobrze nasz punkt słyszenia.
czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale te pejzaże się od siebie różnią. Jest taka podstawowa kategoria, którą właśnie określa też ekologia akustyczna jako nauka. I ona dzieli ten pejzaż, ten krajobraz dźwiękowy na dwie kategorie. To jest kategoria low-fi i hi-fi. To są tak zwane zanieczyszczenia, czyli między innymi hałas tu będzie. Albo krajobraz taki, powiedzmy, bardziej związany z naturą, z jakimiś terenami cichymi. I on będzie właśnie funkcjonował jako ten hi-fi. I to jest takie podstawowe rozróżnienie. I jak się teraz na przykład zastanowimy, jaki jest krajobraz dźwiękowy miasta, a jaki jest na przykład krajobraz dźwiękowy lasu, no to od razu możemy powiedzieć, który przynależy do którego, jakie cechy są charakterystyczne dla danego krajobrazu. I już gdzieś tam w obrębie tych krajobrazów, w obrębie jakichś konkretnych pojęć funkcjonować. I właśnie, żeby jakby oczyścić się troszeczkę od tych zanieczyszczeń dźwiękowych, które na co dzień i w ogóle w życiu nas spotykają, pierwszym takim elementem warsztatów bardzo często jest czyszczenie uszu. I ten pan Marej Schaffer opracował taki zestaw kilku ćwiczeń, które mają na celu jakby skoncentrować naszą percepcję bardziej na dźwiękach i, tak jak powiedziałem wcześniej, jakby oczyścić nas z tego hałasu, który no jest wszechobecny, bo to jest nie tylko miasto, ale na przykład grające radio i tam, gdzie my pracujemy przez 8 godzin, no to jednak w pewnym momencie radio może nas nie razi hałasem, ale jednak te dźwięki są obecne non-stop przy nas. I to jest w ogóle jakby przez naszą fizjonomię stosowane w konkretnym celu. Jakby ma to wprowadzić nas w taki troszeczkę stan hipnotyczny, bo właśnie jakby jest obecny ten dźwięk i no my się przyzwyczajamy już do określonej częstotliwości. Na przykład to jest też stwierdzone naukowo wręcz, że robotnicy pracujący gdzieś na budowach i mający, czy w fabrykach, mający styczność z bardzo niskimi dźwiękami przeciągłymi, bardzo właśnie wychodzą tacy smutni i są jakby, no wpływa to na nich negatywnie po prostu, te dźwięki, bo nawet samo określenie o dźwięków, że one są niskie, co po angielsku down, czyli takie dołujące wręcz, no to też się używa jakby w nomenklaturze takiej werbalnej takiego pojęcia, że jestem zdołowany na przykład, nie? Jak to mówi młodzież, czy tam ludzie w naszym wieku. Także pierwszym elementem w ogóle warsztatów i takim ważnym dla nas, już posługując się konkretną metodologią, jest właśnie jakby wprowadzenie uczestników w stan takiego świadomego słuchania. I to są ćwiczenia tego typu, że na przykład proszę się zastanowić nad tym, czym jest cisza, z czym ci się kojarzy cisza, i po kolei każdy z uczestników odpowiada. Albo bierzemy kartkę na przykład papieru i podajemy ją sobie tak, żeby ona nie wzbudziła żadnego odgłosu, albo odwrotnie, żeby z tej kartki jakby każdy następny, kolejny uczestnik właśnie wydobył jakiś odgłos inny od poprzednika. I to jest bardzo, może to takie prozaiczne są ćwiczenia, ale właśnie jak zapanuje cisza na warsztatach, gdzie przychodzą dzieci i wiadomo, jakie są dzieci, po prostu takie roześmiane i rozkojarzone, to jakby no wpływa to na taką koncentrację, a jednocześnie jakby uświadamia coś, co jest oczywiste, ale no jest czasami dla nas tak oczywiste, że nie zwracamy na to uwagi, że na przykład można usłyszeć muchę, że na przykład w tym bzyczeniu muchy można jakiś rytm określić, że
że to funkcjonuje gdzieś na jakiejś zasadzie, albo kogoś poznać, zacząć poznawać po na przykład pęku kluczy, albo po krokach i tak dalej, i tak dalej. A właśnie kolejnym etapem jest już właśnie ten spacer dźwiękowy, który jakby po tych ćwiczeniach wprowadzających ma już tak konkretnie w praktyce pokazać i właśnie, tak jak Kasia wspomniała, rozbudzić inny zmysł niż ten wzrokowy, bo tu trzeba też powiedzieć, że jakby nasza kultura jest bardzo wizualna, wszystko odbieramy bardziej wizualnie, jakby podobno 80% naszej percepcji, jeżeli mamy dźwięk i obraz, to koncentruje się na obrazie i zawiązujemy oczy i naprawdę te wrażenia są niesamowite. Można sobie, no po pierwsze w ogóle wkrada się taki niepokój, co od razu jest takie znamienne, że nie możemy sobie poradzić, tracimy rachubę w ogóle kierunków, jakiegoś w ogóle takiej samookreślenia swojego położenia i bardzo też z potęgowaną siłą odbieramy dźwięki, ale również zapachy i dotyk, bo tu trzeba też jakby wspomnieć o tym, że to nie tylko wtedy ten słuch się wyostrza, ale wyostrzają się też pozostałe zmysły, które jakby przy dominacji wzroku odgrywają mniejszą rolę. No właśnie, teraz tutaj staram się nawiązać do tego archiwum dźwiękowego regionu. Niestety stało się rzecz straszna. Stało się pierwszy raz to od wielu lat, że znikły wszystkie dźwięki. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że dzisiaj informatycy siedzi właśnie do tej strony. Ona jest cała zbudowana, bo ona jest dopiero w takim procesie i mamy tylko jeden dźwięk, który udało się... A nie możesz się wylogować i zalogować? Nie, właśnie nie. Napisałam tego teraz SMS-a do naszego informatyka, żeby przestali teraz dobyć w stronie, mamy prezentację i wszystkie dźwięki znikły. Jest tylko dzwonek z BNR2. Czy wiesz, to jest prawie 100 dźwięków zarejestrowanych przez dzieci na warsztaty, które można odtworzyć, one są opisane, tutaj będzie działał system poszukiwarek. Mamy też płyty, które później, mamy te przewodniki, takie hydroprzewodniki i płyty tam są w środku, także można będzie sobie w domu posłuchać, albo ważne i później jest to, w domu. Każdy taki trójkącik to jest dźwięk nagrany w pewnym szczególnym miejscu. I tutaj na przykład mamy ulicę, możemy do, o ile satelita pozwoli, do jakichś tam dość konkretnych przybliżeń. Przybliżeń i ulic. Gdzieś tu straciłam właśnie to wszystko, o Boże. I mam tylko jedno nagranie, mam jakiś dzwonek z Węgorzewa z ulicy Łuczańskiej w tej chwili. Napisałam w informatyku, że przestali w stronie, ale nie wiem, czy to się uda. Może coś przemarzło, bo też w ciągu dnia oto cały czas myślę. Tu jest tylko coś nagranie dzwonek z ulicy Łuczańskiej. No tak, ale dzwonek był bardzo ciekawy i taki... Ciekawy dzwonek przy bramie wiadowej. Ach, przy bramie? Tak. Niestety pani nie znała dokładnie jego historii, co też jest w sumie czasami właśnie przy... Na zasadzie przedmiotu trafiamy do takich ciekawych historii. No. No tych dźwięków jest już prawie 100 w tej chwili na samych nazwach, ale staram się to coś zrobić. Ważne jest to, że w tym momencie, jak te dźwięki zbieramy razem z dziećmi lub młodzieżą, potem możemy je w tym szczególnym miejscu, z którego zostały pobrane, gdzieś ulokować. I tak sobie naprawdę można potem odtwarzać tą całą historię już dźwiękową, takiego tu i teraz nagranego w danym mieście. Także też rozmawiałam ostatnio z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnym za kontakty z NGS-ami, ponieważ też jakieś takie mikrodotacje dostajemy na ten projekt. I on powiedział, że to jest świetna sprawa, tak naprawdę też od strony turystycznej, że ludzie sobie mogą wejść i sobie w danym województwie, w danych gminach sprawdzić potem, też tam jeszcze jakiś pomiar decybeli robić przy okazji tych warsztatów. Może sobie sprawdzić naprawdę, gdzie warto się wybrać, jeżeli chcemy odpocząć, a jakich miejsc na przykład unikać od strony właśnie dźwiękowej. No jest, zobaczę, może te dźwięki wrócą za jakiś czas. Ja to będę ciągle sprawdzać. Ja nie wiem, czy wiecie, niedaleko od kolicy jest Babia Góra. I tam robi się pomiar, jest to najczystsze miejsce w Polsce i robi się pomiar oczywiście związany z tą ekoatmosferą. Ale gdyby w tym miejscu zrobić też pomiar takiej ciszy, zakładając, że to może też jest najciższe miejsce w Polsce. To znaczy... Dobrze, wrócimy być może, właśnie z ciszą jest tak, że... Że tak naprawdę cisza nie istnieje, bo nawet, no, oczywiście. W komorze dekompresyjnej jest tak, że po prostu po
bo po 30 minutach zaczynamy słyszeć jakby siebie, swoje ciało, które jest tak po prostu cicho tam. Ciśnienie własne. Tak, tak. Że jakby to jest też takie troszeczkę utopijne i to nie do końca o to chodzi w ogóle w tym wszystkim. Natomiast chodzi właśnie jakby założenia też ekologii akustycznej były takie, żeby jednak właśnie przede wszystkim posługiwać się tym słuchem świadomie, czyli na przykład wiadomo, że niektóre sygnały, czasami sygnały dźwiękowe, które pojawiają się w miastach, ale w Węgorzewie też pewnie. Na przykład, no tutaj nie ma akurat pikawek służących dla niewidomych. Tak, na przejściu dla pieszych. Ale w Toruniu na przykład takie pikawki są i one są bardzo głośne. Są po prostu za głośne. Niepotrzebny jest aż taki sygnał, który jakby te pikawki wydają dla tych... Bo osoby są niewidome, nie? No właśnie, a nie głuchonieme. I to jest właśnie o to między innymi chodzi, albo czy podczas projektowania różnego rodzaju architektonicznego, żeby uwzględniać pewne czynniki, które jakby miałyby regulować na przykład ruchliwą ulicę i gdzieś tam niedaleko położony park i żeby jakby płynnie przechodzić, czy właśnie dlatego ustanawiamy w tym miejscu park, żeby właśnie zrównoważyć tą ulicę, która gdzieś jest obok, albo fontannę na przykład. To może teraz wysłuchamy kilku dźwięków na przykładzie na przykład jeziorowskich. Tutaj byliśmy na warsztatach w czerwcu i na początku sierpnia i razem udało nam się nagrać troszkę różnych dźwięków, na przykład w górze. Czerwcowa. Dla dzieci jest to interesujące, bo na przykład ja prowadzę warsztaty, ja mówię, żeby po prostu oni ten rekorder, czyli to urządzenie służące do nagrywania tak naprawdę, traktowali jak aparat fotograficzny, czyli musisz też ten dźwięk nagrywać świadomie, musisz wiedzieć, co nagrać, bo aparatem też nie jest tak, że chodzisz i strykasz wszystko, no chyba, że jesteś już wybitnym fotografem i się robi ileś tam zdjęć, później wybiera tego, ale żeby to było powiedzmy bardziej świadome, czyli najpierw kadrujemy ten dźwięk, że on tu rzeczywiście jest, określamy powiedzmy jego jakiś charakter taki ogólny, a później właśnie jakby to nagrywanie też wymaga takiej metodologii wyrobionej już, że nie można tym rekorderem machać i tylko trzeba się zatrzymać w miejscu, jakby kontrolować powiedzmy ten poziom głośności, to też jest jakby taka pewna umiejętność, która dzieci inspiruje na pewno, bo wspominają zawsze te warsztaty z taką... To też jest im bardzo ciężko, bo ciężko im się skupić i na przykład nie biorą tego w ogóle do informacji, że jeżeli będę szeptał koleżance na ucho, to się nie nagra. Myślą, że to się nie nagra. Wszystkie szepty doskonale słychać. Czasami jest tak, że są tak przejęci nagrywaniem, że ich bardziej głębszy oddech się nagrywa jako pierwszy plan, zamiast jakieś zwierzę, które chcieli nagrać, więc też wymaga to od nich nie lada cierpliwości. Tutaj mamy nagranie z okolicy Jaśnieca, wieczorne nagranie, gdzie właśnie udało się ścieżkę nagrać. To będzie sobie zimą przekonanie otworzyć. Wspominać lato. Znaczy to też trzeba powiedzieć, że jakby to co my robimy i my jakby te płyty, które my też wydajemy, bo czasami wydajemy jakby, są to różnego rodzaju wydawnictwa, czy pisemne, ale też dźwiękowe. Zagroda Państwa Wadowskich. Czy takie i takie, jakby to się wszystko, to funkcjonuje w obrębie sztuki współczesnej, dźwiękowej. I to jest właśnie, ta sztuka nazywana jest field recordingiem, to pojęcie się pojawiło już. To jest właśnie z angielskiego określenie takiej właśnie sztuki dźwiękowej, która
polega na nagrywaniu różnego rodzaju nagrania polowe, tak po polsku można przetłumaczyć to. Ale to są po prostu nagrania takie robione w terenie. W terenie. Bardziej nagrania terenowe właśnie. I jakby bardzo duża ilość jest płyt i artystów, która funkcjonuje w obrębie tego nurtu. To jest dosyć popularny nurt w sztuce współczesnej.